Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie i tak samo serdecznie dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Jeśli Państwo pozwolicie, nie jest nas zbyt, znaczy nas jest dużo, ale z pozycji siedzącej będzie głos i tak pewnie docierał. Jeśli pozwolicie, to usiądę. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję, że przed tak zainteresowanym, zaangażowanym w tą tematykę konspiracji niepodległościowej gronem będę mógł opowiedzieć o wynikach między innymi swoich także dociekań związanych z konspiracją na terenie Warmii i Mazur. Drodzy Państwo, tutaj mój wprowadzający pan Radosław Neumann zwrócił uwagę, że nie wiem, czy to było zamierzone, czy tak wyszło, że kiedy mówimy o konspiracji w naszym regionie, czy w Polsce Północno-Wschodniej, to jak gdyby jednym tchem pojawia się major Zygmunt Szyngielarz Łupaszko, 5. Wiejska Brygada Armii Krajowej, gdzieś tam Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, a kiedy konspiracja cywilna, to młodzież. Tymczasem wedle tego, co się udało ustalić, rzeczywiście ta 5. Wileńska Brygada jest najbardziej spektakularnym, najbardziej takim, można powiedzieć, związanym z pewną piękną legendą, formacją konspiracyjną. Natomiast w rzeczywistości działo tu się znacznie więcej, choć od razu mówię, niekoniecznie musiało mieć to charakter walki zbrojnej. Ja troszeczkę żałuję, że dzisiaj nie uda się przedstawić prezentacji, którą na to spotkanie mam przygotowane o działalności Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Warmii i Mazurach. Temat tak naprawdę nieznany, mimo iż i na forum debaty, i gdzie indziej o tej sprawie, o tej środowisku Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość niejednokrotnie publikowane były materiały, łącznie ze 100 stronami dokumentów, źródeł dotyczących win na Warmii i Mazurach, to generalnie ludzie o tym nie wiedzą. Ponieważ nie ma tej możliwości przedstawienia prezentacji, to być może jeszcze w najbliższych tygodniach znajdę takie pomieszczenie, gdzie będę mógł zaprosić Państwa i osoby zainteresowane, aby pokazać te dokumenty, pokazać ludzi, jak oni wyglądali, czym oni się zajmowali. Natomiast dzisiaj opowiem generalnie o konspiracji na Warmii i Mazurach w tych latach 40. przede wszystkim, w drugiej połowie lat 40. XX wieku. Drodzy Państwo, jeden z moich serdecznych kolegów, można powiedzieć, że jeden z najwybitniejszych znawców tematyki konspiracyjnej, dr Tomasz Łabuszewski, kiedyś dokonał takiej próby podziału działalności powojennej, tej antykomunistycznej, i podzielił ją jak gdyby na 3 segmenty. Z jednej strony mamy do czynienia z podziemiem, działalnością konspiracyjną o charakterze ogólnopolskim, czyli organizacje centralne. Konspiracja połakowska, czyli te formacje centralne, które wywodziły się z dawnej Armii Krajowej, rozwiązanej 19 stycznia 1945 roku. Chodzi tu przede wszystkim o Zrzeszenie, o Delegaturę Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Konspiracja centralna, ogólnopolska, obozu narodowego przede wszystkim. To jest często spotykane określenie Narodowe Siły Zbrojne, choć po roku 1944, po listopadzie, tak naprawdę te formacje obozu narodowego jako organizacja ogólnopolska nosiła nazwę Narodowe Zjednoczenie Wojskowe albo Narodowy Związek Wojskowy, lokalnie występując tylko jako Narodowe Siły Zbrojne. I coś, co dr Tomasz Łabuszewski określił mianem, proszę wybaczyć za określenie, planktonu, czyli tych lokalnych środowisk, lokalnych organizacji, które nie miały charakteru ogólnopolskiego, a działały tylko w jakimś regionie lub w niewielkim obszarze geograficznym. Ten podział bardzo dobrze nadaje się do próby usystematyzowania naszej wiedzy na temat konspiracji po 1945, niektórzy mówią już po 1944 roku. I pewnie do niego za chwilę będę wracał, czyli całą tą swoją opowieść na temat konspiracji powojennej będę odnosił czy do tego właśnie podziału. Zanim jednak do tego dojdę, musimy zdać sobie z jednej rzeczy fundamentalnej, drodzy Państwo. Bo my, myślę, że to jest ważne, że oddajemy hołd tak zwanym żołnierzom wyklętym czy żołnierzom niezłomnym. Bardzo dobrze się stało, że okazji do tego dostarcza data 1 marca, czyli data wykonania, jak tu kolega Neumann mówił, wyroku na 7 członkach Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród nich niezwykła postać pułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług. I ta data 1 marca jest tą właśnie datą
przy okazji której czcimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ale nam nie wolno zapominać, Szanowni Państwo, o tym, że ci, których nazywamy żołnierzami niezłomnymi, czy żołnierzami wyklętymi, to są ci sami ludzie, którzy do konspiracji wstępowali w roku 1940, 1941, 1942. Znaczna część, ja nie mówię wszyscy, bo to jest nie, bo byłoby nieprawdą, ale znaczna część konspiracji lat 39, 44 łamane przez 45 pozostaje w podziemiu, walcząc teraz już nie przeciwko okupantowi niemieckiemu i sowieckiemu, ale przeciwko rodzinnej władzy komunistycznej i okupantowi sowieckiemu. Natomiast znaczna, zdecydowana, można powiedzieć 90% większość żołnierzy konspiracji tej antykomunistycznej i antysowieckiej, to są ci, którzy wstępowali do walki zbrojnej, przystępowali do walki podziemnej jeszcze przed 1944 rokiem. To jest bardzo istotne, bo w ten sposób, jeżeli o tym nie będziemy pamiętać, to stracimy tą linię wiążącą, ten znak równości, ten znak kontynuacji między jedną a drugą konspiracją. To są ci sami ludzie, to jest próba kontynuowania tych samych działań w nowych warunkach, jakie narzuca sytuacja po wejściu armii sowieckiej w granice państwa polskiego. Stąd na przykład, kiedy zastanawiamy się nad tym, kiedy, którą z dat uznać za cezurę rozpoczynającą walkę tych żołnierzy wyklętych, czyli żołnierzy niezłomnych, to najczęściej mówimy rok 44, powstanie PKWM-u i wejście Sowietów w granice dzisiejszej Polski, ale nie bez kozery niektórzy podkreślają, że powinna to być data 1943, kiedy na Kresach rozpoczyna się walka polskiej partyzantki, właśnie sowieckiej partyzantki z partyzantką polską, czego symbolicznym takim przykładem może być rozbicie, likwidacja oddziału Antoniego Burzyńskiego Kmicznica na Jeziorem Narocz przez sowieckich partyzantów Fiodora Markowa. A więc proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę my eksponujemy ten dramat, ten heroizm żołnierzy niezłomnych, ale musimy pamiętać, że to są żołnierze, którzy rozpoczynają walkę dużo wcześniej. I już za samo to im się należy pamięć, bo byli żołnierzami czy Armii Krajowej, czy Narodowej Organizacji Wojskowej, czy Narodowej Sił Zbrojnych, czy Batalionu Chłopskich, czy szeregu innych organizacji konspiracyjnych działających w kraju w czasie II wojny światowej. To jest jedna uwaga. Druga uwaga to jest chyba też istotne, żebyśmy to sobie uświadomili, że trudno mówić o jednolitych poglądach politycznych tego powojennego podziemia. Tak jak w czasie wojny polscy patrioci z Polskiej Partii Socjalistycznej, ze Stronnictwa Narodowego, ze Stronnictwa Ludowego i ci, którzy w ogóle nie chcieliby przyklejać sobie etykietek politycznych, ale bardzo często byli na przykład kojarzeni z obozem rządzącym, czyli sanacyjnym i pewnie jeszcze szereg innych etykiet politycznych moglibyśmy tu wskazać, podejmują działalność na rzecz niepodległego bytu państwowego, tak samo ci, którzy kontynuują tą działalność po wejściu Sowietów, też mają bardzo różne poglądy polityczne. Wśród nich jest Kazimierz Kurzak, przewodniczący Rady Jedności Narodowej, który stojąc przed sądem już warszawskim, nie moskiewskim, powiedział, że jestem rzymskim katolikiem polskiego pochodzenia i nic więcej wam nie powiem, ale w rzeczywistości był pochodzenia ukraińskiego i był socjalistą przede wszystkim, wieloletnim, a jednocześnie polskim patriotą. A więc trudno mówić, że to były ugrupowania, które odwoływały się tylko do jakiejś jednej wizji przyszłej Polski. Tych koncepcji wśród tych żołnierzy wyklętych, tych poglądów politycznych moglibyśmy znaleźć wiele, poza jednym. Na pewno nie byli komunistami, bo przeciwko komunizmowi, przeciwko zniewoleniu Polski przez Sowietów, przeciwko zmianie granic, przeciwko brakowi demokracji, oni właśnie walczyli. Taka uwaga ogólna, trochę może długa, ale bardzo istotna, bo często w tym takim szybkim analizowaniu, zastanawianiu się nad konspiracją powojenną, nam te dwie rzeczy niestety często umykają. Jak to wyglądała sytuacja w odniesieniu do Warmii i Mazur? Drodzy Państwo, zupełnie inaczej wyglądało czy odtwarzanie, czy kontynuowanie konspiracji po roku 1944-1945 na tak zwanych ziemiach dawnych, gdzie istniały zorganizowane struktury konspiracyjne,
czy Armii Krajowej, czy Narodowych Sił Zbrojnych, czy innych formacji zbrojnych i politycznych działających w polskim państwie podziemnym, one są. One są często rozwiązywane w momencie wyjścia Sowietów. No 19 stycznia ten rozkaz generała Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka, komendanta głównego Armii Krajowej o rozwiązaniu Armii Krajowej, prawda? Więc niektóre struktury się rozwiązują, ale niektóre nie przyjmują go do wiadomości. One w niezmienionym składzie kontynuują walkę, uważając, że ten czas odzyskania wolności jeszcze nie nadszedł. Zresztą sam rozkaz Okulickiego o tym mówi, że obecna sytuacja nie przynosi Polsce wyzwolenia, tylko te nowe warunki sprawiają, że walka w dotychczasowych metod, za pomocą dotychczasowych metod może nie przynieść efektu. A więc dalej, tam jest taki cytat, który może nie dosłownie, ale pozwolę sobie Państwu przytoczyć, brzmiał mniej więcej w ten sposób, że od tej pory każdy z Was musi być dla siebie dowódcą i musicie pracować tak, jak potraficie na rzecz odzyskania niepodległości państwa polskiego, ale jednocześnie chroniąc naród polski przed zagładą. Druga wojna światowa postawiła naród polski, obywateli państwa polskiego na krawędzi biologicznej zagłady. W związku z tym dalsza walka powinna być kontynuowana, ale metody tej walki są na dzień dzisiejszy, czyli 19 stycznia 1945 roku, nieokreślone, bo dotychczasowa walka zbrojna może prowadzić tylko do kolejnej eskalacji przemocy wobec obywateli państwa polskiego, tym razem stosowanej już nie przez okupanta niemieckiego, bo znaczna część kraju była pod okupacją niemiecką, tylko okupanta sowieckiego i tych, którzy z jego nadania przejmowali w Polsce władzę. A więc na przykład struktury Armii Krajowej zgodnie z rozkazem nie istnieją, ale one w terenie tak naprawdę są i na bazie tych struktur funkcjonuje na przykład na Białostoczyźnie tak zwana Armia Krajowa Obywateli, dowodzona przez dotychczasowego komendanta okręgu Białystok Armii Krajowej pułkownika Liniarskiego pseudonim Ścisław. Na północnym Mazowszu tworzone czy rozwijane są struktury Armii Krajowej, które szybko staną się tak zwanym ruchem oporu Armii Krajowej. Również wiosną 1945 roku oficerowie rozwiązanej AK podejmują decyzję o powołaniu ogólnopolskiej organizacji pod nazwą Delegatura Sił Zbrojnych, która ma terytorialnie obejmować całą Polskę poprzez istnienie tak zwanych trzech obszarów. Obszar centralny, łącznie z Białymstokiem, to są te okręgi warszawskie, podokręgi warszawskie leżące wokół miasta stołecznego. Obszar południowy, najsilniejszy obszar w ramach Delegatury Sił Zbrojnych, sięgający na tereny poniemieckie, czyli na Śląsk, i obszar zachodni, sięgający na Pomorze Szczecińskie, Pomorze Zachodnie, ale również, o czym za chwilę, rozszerzający swoje wpływy w kierunku Warmii i Mazur. To jest wiosna, maj 1945 roku. My tak naprawdę, kiedy byśmy wzięli książki, bo to nieprawda, że komuniści nie pisali o tej konspiracji. Są książki, na przykład jest taka książka Życie polityczne Warmii i Mazur 45-47 Edmunda Wojnowskiego, który w miarę rzetelnie, znaczy rzetelnie w sensie faktografii, nie mówię w sensie interpretacji, pisze o działalności Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ale jak gdyby ogranicza się do tej działalności, która miała miejsce od 1946 roku, o czym za chwileczkę jeszcze będę mówił. Natomiast generalnie nie ma w tych opisach tego, co dzieje się wcześniej. Ja też się zastanawiałem, czy to by nie oznaczało, że skoro w czasie wojny konspiracji na terenie Prus Wschodnich, konspiracji polskiej, oczywiście ona w pewnym zalążku istnieje, jest próba tworzenia tej konspiracji, ale ona generalnie nie istnieje, to czy to nie jest tak, że tworzenie tego podziemia powojennego jest o dobry rok opóźnione na Warmii i Mazurach w stosunku do tego, co dzieje się w tym samym czasie na tak zwanych ziemiach dawnych. No bo skoro przyjmuje się najczęściej rok 46, no to mamy dobry rok po wojnie. Tymczasem okazuje się to nieprawdą. Musimy jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, drodzy Państwo. Konspiracja ma szansę zaistnieć tylko tam, gdzie istnieje wsparcie ze strony ludności cywilnej.
Nie mam tu na myśli tylko konspiracji zbrojnej, czyli tego, co nam z podziemiem antykomunistycznym najczęściej się kojarzy, działalności bojowej, oddziałów, brygady upaszki itd. Konspiracja to również struktury, o których my bardzo często zapominamy. I one też mogą zaistnieć tylko wtedy, kiedy istnieje przychylne społeczeństwo. Trudno mówić o istnieniu przychylnego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w momencie, kiedy do 1945 roku większość mieszkańców regionu to są, bez względu na stopień uświadomienia czy uświadamiania sobie polskiego pochodzenia na Warmii i Mazurach, ale generalnie obywatele i to w większości lojalni III Rzeszy, prawda? Potem w roku 1945 od stycznia przetacza się przez ten region front. Znaczna część ludności miejscowej przed frontem ucieka. Co najmniej 100 tysięcy zostaje deportowanych do Związku Sowieckiego. Przez kilka miesięcy urzęduje to Armia Czerwona, wywożąc co się da stąd, po czym dopiero następuje fala napływu osadników z tak zwanej centrali, czyli często z pogranicza z Polską. I teraz dopiero pojawienie się tych osadników stworzy możliwości rozwoju konspiracji pod jednym wszakże warunkiem, że ci, którzy tu się osiedlą w roku 1945, 1946 i w latach następnych, często będąc żołnierzami konspiracji na ziemiach dawnych, teraz nadal będą chcieli konspirować. Dla wielu z nich przybywanie na terenie ziem tak zwanych odzyskanych to nie jest tylko chęć osiedlenia się na nowym terytorium, objęcia poniemieckiego gospodarstwa, zagospodarowania ziem dla Polski i tak dalej. Dla wielu z nich przybycie na te tereny to jest ucieczka przed tym, z czym wiązali się wcześniej. Nie dlatego, że oni nie chcą walczyć o Polskę. Oni chcą zyskać nową tożsamość, unormować sobie życie, żeby bezpieka i Sowieci ich po prostu nie nękali. I teraz, czy w takim środowisku pojawi się odpowiednia masa krytyczna ludzi otwartych na potrzeby dalszego konspirowania? To jest pytanie. Kiedy pojawiła się pierwsza inicjatywa przeniesienia tej konspiracji z terenów dawnych do Prus Wschodnich, to jest przełom stycznia, lutego 1945 roku. Wtedy to w Okręgu Białostockim Armii Krajowej, jeszcze powoli stającej się Armią Krajową Obywateli, 19 stycznia następuje rozwiązanie okręgu, rozwiązania ta, powstaje tak zwany obwód 31A Pomorze, który ma obejmować tereny Prus Wschodnich. Człowiek, który ma pełnić funkcję komendanta tego obwodu, ja z nim rozmawiałem, taki nauczyciel, dowódca oddziału partyzanckiego w czasie wojny, Felix Michałowski, pseudonim Leśny, mówił, że nie pamięta, żeby takie polecenie dostał. Ale opowiada mi o swojej podróży w lutym 1945 roku saniami, wyrusza gdzieś tam spod Augustowa, jeździ po tych nadgranicznych powiatach Prus Wschodnich, mówi, że szuka swojej matki, która była wwieziona na roboty przymusowe do Prus, do Niemiec. I mówi, wracam, wróciłem i stwierdziłem, że warunki na konspirowanie tu zupełnie się nie nadają, dlatego że mało ludzi, fatalne i ciągła obecność Armii Czerwonej, jakichś szabrowników, nie wiadomo jakiej ludności, na której nie można przejść działalności konspiracyjnej. Proszę zwrócić uwagę, z jednej strony człowiek, który ewidentnie wykonuje polecenie rekonesansu w tym regionie i który nie pamięta, aby dostał takowy rozkaz, aby przenieść tą działalność konspiracyjną w ten region. Ta sytuacja pokazuje nam, jak często, z jakimi trudnościami spotyka się historyk zajmujący się tą tematyką. Dokumenty, jeżeli są, to znakomicie, ale w zestawieniu, w konfrontacji często z nielicznymi relacjami, one nie mają się nijak. Która wersja jest prawdziwa? Ta, która wynika z dokumentów, czy ta, która wynika z osobistego wspomnienia człowieka, który miał tą konspirację w lutym 1945 roku na pograniczu z Prusami Wschodnimi i z Białostoczyzną tworzyć? Pewnie tego nie dowiemy się już nigdy. Drodzy Państwo, wspominałem Wam o obszarze zachodnim delegatury sił zbrojnych. Na czele tego obszaru zachodniego stanął pułkownik Jan Szczurek-Cergowski, który miał za zadanie rozszerzać wpływy delegatury sił zbrojnych na tereny poniemieckie. Otóż on przez pewien czas przebywał w Bydgoszczy i tam nawiązał kontakt z
osobą, która nosiła pseudonim Trzon, Toruńczyk Fala Trzon, taki miał pseudonimy, ten jegomość. W 1944 roku władze Armii Krajowej desygnowały go na komendanta Okręgu Pomorskiego. I on na Pomorze w 1944 bodajże roku przybywa, ale miejscowe struktury nie chcą go zaakceptować. I on właściwie jest jako, nie, ma być tym komendantem, ale nie ma żadnych tak naprawdę zadań, bo nie uznają jego zwierzchnictwa. To jest 1944 rok. I kiedy następuje tworzenie już po wejściu Sowietów tego obszaru zachodniego, to spotyka tego Trzona, Toruńczyka, Fale, Jan Szurek-Cergowski i jemu proponuje, i to jest gdzieś maj 1945 roku, jemu proponuje, aby udał się do Olsztyna i tworzył tam struktury Okręgu Delegatury Sił Zbrojnych, kryptonim Rybitwa. Rzecz jest o tyle ciekawa, że dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że ów Trzon tak naprawdę nazywał się Franciszek Trojanowski, a jego syn i wnuk przyjeżdżają od czasu do czasu do Olsztyna jako lekarze z Lublina, bo do Lublina ostatecznie Franciszek Trojanowski trafił. Tenże Franciszek Trojanowski przyjechał najprawdopodobniej gdzieś właśnie wiosną 1945 roku do Olsztyna. I teraz znowu proszę zwrócić uwagę, wiosna, czyli maj, czerwiec 45, to jest czas, kiedy tak naprawdę tutaj dopiero tworzy się życie polityczne, kiedy zaczyna się kształtować administracja. Czyli ten pierwotny mój nawet osąd, że tworzenie tej konspiracji na Warmii i Mazurach jest pewnym opóźnieniem, on nie do końca jest dzisiaj trafny, bo on, ta konspiracja zorganizowana, struktury powstają mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w Olsztynie powstają na przykład pierwsze partie polityczne. One w kwietniu, te pierwsze zebrania organizacyjne Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego czy PPR-u mają miejsce. A w maju, czerwcu zaczyna powstawać Okręg Rybitwa Delegatury Sił Zbrojnych. Tylko że, mówiąc szczerze, do niedawna, znaczy kilka lat temu, jeszcze nie bardzo wiadomo było, z czym ten okręg, z jaką działalnością połączyć. Na pewno Państwo pamiętacie, ja na przykład jako nastolatek uwielbiałem oglądać filmy podróżnicze, znaczy właściwie takie reportaże podróżnicze realizowane przez Stanisława Szwarca-Bronikowskiego. Tenże Stanisław Szwarc-Bronikowski to tak naprawdę Stanisław Szwarc, szef BIP-u w obwodzie ZWZ-AK Sandomierz w Okręgu Radomsko-Kielskim Armii Krajowej, żołnierz dywersji na terenie tego okręgu, który w 1945 roku dostaje polecenie, aby udać się do Olsztyna i tu zaczął działalność konspiracyjną. Dostaje określone na adresy osoby, z którymi ma się skontaktować. Przyjeżdża do Olsztyna już jako Piotr Bronikowski, który, to są dokumenty jego zabitego kolegi, i podejmuje pracę w Wydziale Propagandy Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. To on między innymi razem z Feliksem Murawą i innymi tworzy Wiadomości Mazurskie. Jako Piotr Bronikowski. Jego bliskim współpracownikiem jest zaangażowany w działalność KEDYW-u w obwodzie Radzynin Armii Krajowej w czasie wojny Kajetan Fijałkowski, pseudonim Rafał, który to Kajetan Fijał, to jest kuzyn, czy jak się pokrewieństwo generała Fijałkowskiego z kampanii wrześniowej. Pojawia się też z obwodu Radzynin major Edward Nowak, pseudonim Jok. Jeszcze inne nazwiska moglibyśmy tutaj wymieniać. I oni, to była relacja, którą mi udzielił przed wielu laty Stanisław Szwarc-Bronikowski, mówiąc, że oni stworzyli strukturę WIN-u. Brzmiało bardzo wiarygodnie, ale nie miałem możliwości skonfrontowania tego z czymkolwiek, zwłaszcza kiedy Stanisław Szwarc powiedział, że raporty wywiadowcze, które sporządzali, on przekazywał Edwardowi Nowakowi Jogowi, a ten przekazywał Trzonowi, nieznanemu mu z nazwiska. Ja się zastanawiam, czy autor relacji wiedział o tym wtedy, czy przeczytał w moim artykule, że jakiś Trzon był, bo to jest prawdopodobne. Ja nie posądzam nikogo o złą wolę, po prostu pamięć ludzka płata figle. I ktoś mógł coś przeczytać i sobie ułożył taką układankę. Właściwie przez wiele lat tak to mniej więcej funkcjonowało, że ja nawet pisząc o tym miałem z tyłu głowy, nie wiedziałem, czy to jest aby na pewno prawda.
Jakiś czas temu zgłosił się do mnie znany Państwu Paweł Abramski, którego ojciec był związany z tą grupą, choć nie był zainteresowany działalnością konspiracyjną, uważał, że to jest bez, nie ma przyszłości, ale oni u niego między innymi pomieszkiwali, u jego ojca, i przedstawił mi, przyniósł mi dokument, który gdzieś tam wygrzebał w Studium Polski Podziemnej w Londynie, gdzie znalazło się, to był dokument zatytułowany Sprawozdanie Edwarda Nowaka, Joga, z działalności w konspiracji. I tam było, to sprawozdanie niestety nie było opisowe, bo wtedy to chyba bym skakał pod sufit z radości, było tylko 6-7 punktów. Ale taki był, można powiedzieć, konspekt sprawozdania. I siódmy punkt, ostatni punkt tego sprawozdania mówił o działalności w okręgu Rybitwa, obszaru Swarożyc, delegatury Sił Zbrojnych Unii. Co to oznaczało? To oznaczało, że ów Edward Nowak wyjechał stąd na jesieni 1945 roku i złożył dokumentację w tworzącym się Studium Polski Podziemnej, ale nie chcąc podawać szczegółów, nie opisywał, tylko wypunktował pewne rzeczy i wskazał, że miał kontakt z okręgiem Rybitwa, delegatury Sił Zbrojnych, a potem Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. Czyli ta układanka spięła się w całość. Co ciekawe, w obszarze zachodnim delegatury Sił Zbrojnych działał młody bardzo człowiek, to był 25 rocznik, jeśli dobrze pamiętam, który w konspiracji zaczął pracować już w 1939 roku, pochodził z Brześcia nad Bugiem, Czesław Hołów, pseudonim Huczny, uczestnik akcji odbijania więźniów w Pińsku, kierowanej przez Jana Kiwnika Ponurego. Huczny, który potem był żołnierzem 30. Polskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, w 1944 roku idąc razem z dywizją w kierunku Warszawy, został przez Sowietów rozbrojony, trafił na Majdanek. To taka propos polskich obozów, prawda, także tych powojennych. Na Majdanku był sowiecki obóz NKWD, do którego trafiali przeznaczeni potem do deportacji do Związku Sowieckiego żołnierze Armii Krajowej, między innymi tenże Czesław Hołów. Stamtąd uciekł, znalazł się na Pomorzu i wstąpił do konspiracji delegatury Sił Zbrojnych. I on mi opowiadał, i potem to także opisywał w różnych miejscach, że w 1945 roku ten duch przyjeżdżał do Olsztyna, żeby spotkać się ze swoim kolegą z tej konspiracji poleskiej, który tu tworzył taką strukturę O16. Ona pojawiała się w literaturze jako 016 i to miała być organizacja młodzieżowa. To rzeczywiście byli młodzi chłopcy, uczniowie, ale tacy, którzy każdy z nich miał już za sobą akowską przeszłość w latach wojny. To prawdopodobnie ta grupa O16. Dowódcą tej grupy był Henryk Torebko, pseudonim Łoś, ów kolega Czesława Hołowa. Najprawdopodobniej też była pełniła jakąś funkcję w ramach tej delegatury Sił Zbrojnych obszaru zachodniego. A więc, proszę Państwa, to, co nam się jeszcze niedawno wydawało, że niemal nie istnieje, ja pamiętam taki spór z jednym z kolegów z Białegostoku, który mówił, o widzisz, mówili, niektórzy tam mówią o okręgu Rybitwa, delegatury Sił Zbrojnych, nic takiego nie było, wszystko powstało z Białegostoku. Okazuje się, że nie, że podejmowano ten wysiłek tworzenia struktury delegatury Sił Zbrojnych w ramach okręgu Rybitwa, z tym, że czy na skutek zagrożenia aresztowaniami, jeśli tak, to prawdopodobnie bezpieka nie wiedziała, kogo chce aresztować, czy z innych powodów, na jesieni 1945 roku z tego Olsztyna znika zarówno Edward Nowak, wiem, że znalazł się na zachodzie, jak i ów Franciszek Krajanowski Trzon, trafił do Lublina, zamieszkał w Lublinie, i te grupy, które funkcjonowały na tym terenie, tracą kontakt ze swoim zwierzchnictwem w ramach obszaru zachodniego. Powstaje pewnego rodzaju pustka. Pustka, która musi być czymś wypełniona. I czy to jest przypadek, czy po prostu krzyżują się te wzajemne wpływy. Właśnie na jesieni 1945 roku komendant, prezes Okręgu Białostockiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w międzyczasie, woli wyjaśnienia, na skutek między innymi akcji ujawnieniowej Radosława, amnestii, rozsypuje się delegatura Sił Zbrojnych, zapada decyzja o jej rozwiązaniu.
i w jej miejsce powstaje Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, też ogólnopolska organizacja opłatowska, która pod tytule swojej deklaracji programowej zawiera opis Ruch Oporu Bez Wojny Dywersji, czyli struktura, która z założenia ma odchodzić od tej bieżącej walki zbrojnej, co nie znaczy, że tak się rzeczywiście dzieje. Akurat okręg białostocki, czy te okręgi obszaru południowego w tej walce zbrojnej są niezwykle zaangażowane, w przeciwieństwie do kilku innych okręgów Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. W każdym bądź razie, na jesieni 1945 roku pełniący wówczas obowiązki prezesa okręgu białostockiego WiN-u Stanisław Sędziak przekazuje swoim podwładnym polecenie, aby przystąpili do tworzenia, przenoszenia działalności winowskiej na Warmię i Mazury. Albo mamy do czynienia z przypadkową zbieżnością w czasie, tu się urywa kontakt, przenoszą się struktury białostockie, albo to w jakiś sposób jest skorelowane. Nie sposób na dzień dzisiejszy tego stwierdzić. Być może kiedyś trafimy na jakiś dokument, ślad, cokolwiek, co pozwoli nam tą zagadkę wyjaśnić. W każdym razie jest to zupełnie zrozumiałe, że okręg białostocki będzie podejmował takie działanie, bo proszę Państwa, znaczna część, zdecydowana większość osadników, którzy przybywają do powiatów mazurskich zwłaszcza, to są ludzie pochodzący z Białostoczyzny. Więc normalną rzeczą jest, że jak ci żołnierze dawnej Armii Krajowej, winowcy, osiedlą się na tych terenach, to był główny wysiłek tworzenia struktur winowskich na tym terenie. I rzeczywiście tak jest. Żeby już nie wchodząc w szczegóły, powstają struktury obwodowe. Obwód Olecko, on nosi kryptonimy Sedan, Stanisława, Sasanka, na S generalnie. Obwód Ełk, Pelagia, na P. Obwód Giżycko, tam będzie dominować IZR, Rosalia, Rouen. Obwód Giżycko, Ełk, Olecko. Coś mi jeszcze umknęło? Nie. To za chwileczkę. Gołda było podporządkowane obwodowi oleckiemu. No i teraz tam te struktury konspiracyjne obsadzają ludzie najczęściej pochodzący albo z Suwałk, z okolic Suwałk, na przykład Olecko. Szefem, prezesem obwodu jest Władysław Niedzielko, pseudonim Sińczuk. Natomiast w Ełku i w Giżycku w większości to są ludzie pochodzący z obwodu Sokólskiego Armii Krajowej, a teraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Przy czym część z nich to nie są członkowie struktur konspiracyjnych z Sokółki, tylko żołnierze oddziału Władysława Janczewskiego, pseudonim Laluś, który w 1945 roku przebijał się z linii Mikrozona, został częściowo rozbity i rozmieszony na kwaterach w okolicach Sokółki. I teraz każdy z nich dostał dokumenty na lewe nazwisko, pieniądze i nakaz przeniesienia się na przykład do powiatu Giżyckiego, żeby tam zacząć normalne życie. Część z tych osób przerzucanych w ten sposób do Giżycka automatycznie tworzyła struktury winy na tamtym terenie. Od razu mówię, to są wszystko struktury kadrowe. To nie jest organizacja masowa. To są struktury kadrowe, czyli obsada pewnych określonych funkcji i pewne określone działania, o których za chwileczkę jeszcze powiem. Natomiast w przypadku tych powiatów w środkowej, w centralnej części naszego regionu, tu inspiracja przychodzi z Inspektoratu Mazowieckiego WiN-u, czyli krótko mówiąc Inspektoratu Ostrołęckiego, co również wynika z pewnej logiki osiedleńczej i tu zostają utworzone obwody Olsztyn, czyli Tuła Teresa, obwód Mrągowo, czyli Waleria Woronesz, on obejmuje również powiat Piski, chociaż tu ma pewne wątpliwości, obwód Uralsk, czyli Szczytno. W 1946 roku, i to jest ten 1946 rok, o którym mówimy, prawda, kiedy ta konspiracja zaczyna się rozwijać z tamtego kierunku i o którym ten 1946 rok jest wymieniany w literaturze także z czasów PRL-u. Teraz co ciekawe, w przypadku tych obwodów w centralnej części Warmii i Mazur, one tworzą osobną jednostkę strukturalną, tak zwany podinspektorat Carycyn-Bogdan, na czele którego początkowo stał pracownik kolejnictwa, zresztą wielu kolejarzy działa w tych strukturach winowskich, Tadeusz Targoński, pseudonim od Eper, a w lipcu 1946 roku do Olsztyna przyjeżdża człowiek znany pod nazwiskiem Stanisław Pieszkowski,
który kilka miesięcy później zostanie aresztowany, o czym za chwilę. Wprowadza się do budynku przy ulicy Moniuszki i on zostaje prezesem podinspektoratu Bogdan Zrzeszenia Wolności Niezawisłej. Proszę zwrócić uwagę, do tej pory nie mówię o żadnych działaniach zbrojnych. Mówię o mozolnym tworzeniu struktur konspiracyjnych, które będą stanowiły podstawę działalności przeciwko władzy komunistycznej, ale działalności o charakterze wywiadowczym, stąd sporządzane są raporty comiesięczne. My część tych raportów mamy. Przyznam, że znacznie ciekawsze, bogatsze są te raporty z tej wschodniej części Mazur. Te z Olsztyna są dużo słabsze niestety. Mniej zawierają dawki informacyjnej, którą można by na przykład, są, które można by porównać, jak konspiracja postrzegała te same problemy, które pojawiają się na przykład w materiałach PPR-u w tym samym czasie. Tu niestety tego za dużo nie ma, a więc działalność wywiadowcza to jest działalność propagandowa, a więc ściąganie z głównie Okręgu Białostockiego bibuły, gazetek, ulotek, które są tutaj w nakładach setek egzemplarzy rozpowszechniane. To jest próba utworzenia własnego wydawnictwa w Mrągowie, gazetki pod tytułem, ktoś kiedyś pomylił te nazwy i teraz im się zawsze myli, Polska Walczy, chyba taki był tytuł. Twórcą tej gazetki był wspomniany już przeze mnie Czesław Hołub. To jest również w dużo bardziej ograniczonym zakresie działalność zbrojna i tak na przykład w tych wschodnich obwodach Wino, kiedy trzeba przeprowadzić tak zwane akcje porządkowe, czyli ukarać osoby współpracujące z bezpieką, aktywistów PPR-u lub zwykłych bandytów, ukarać bądź za pomocą chłosty, bądź poprzez likwidację, to ściągany jest oddział z zewnątrz dowodzony przez Wacława Górskiego pseudonim Oko i wtedy w raportach pojawia się informacja, że przybyła egzekutywa, która ukarała chłostą dwóch na przykład tajnych współpracowników albo zlikwidowała kogoś, tak? Przy czym nie były to częste przypadki akurat w tych wschodnich obwodach. Natomiast w przypadku tych obwodów Winu wchodzących w skład podinspektoratu Bogdan, czyli obwodu Mrągowo, Pisz, Szczytno, Olsztyn, działał, pojawił się na przełomie w 1966 roku oddział Józefa Zamojskiego Leszka, działający na Kurpiach. To był oddział pochodzący pochodzenia gileńskiego, podległy Okręgowi Białostockiemu, który przeprowadził taką bardzo dużymi siłami próbę opanowania posterunku, wysłoniętego posterunku Milicji Obywatelskiej w Ukcie, tuż przed referendum w czerwcu 1946 roku. Natomiast po referendum ten oddział, nastąpiło kilka spotkań między przedstawicielami Winu a dowódcą oddziału Leszkiem, w wyniku których to spotkań podjęto decyzję, ona w końcu nie została doprowadzona do efektu finalnego, o rozwiązaniu tego oddziału i zalegalizowaniu członków tego oddziału, żołnierzy, na terenie Warmii i Mazur. Proszę Państwa, to się nie działo w sposób byle jaki. Każdy miał dostać dokumenty, pieniądze na zagospodarowanie i miejsce, w którym miał się osiedlić. Po to, żeby mimo rozwiązania oddziału, jego żołnierze stanowili grupę zwartą, którą można w każdej chwili poderwać, zmobilizować, uzbroić i wyprowadzić w teren. Była też próba stworzenia takiej komórki walki bieżącej, którą nazwano w dokumentach Kedywem nawet. To był październik 1946 roku. Dowódcą tej komórki miał być wspomniany przeze mnie Czesław Hołub, pseudonim Huczny. Z powodu aresztowań, o których za chwilę do tego zdarzenia nie doszło. Ciekawostką jest także to, że tym prezesem obwodu Mrągowskiego był nie Bogdan, Czesław Bachmura, były żołnierz Armii Krajowej na Kurpiach, który przeniósł się do Mrągowa i podjął działalność urzędniczą legalną i tą nielegalną jako prezes Zrzeszenia Wolności Niezawisłej. Co ciekawe, między kolejnymi funkcyjnymi w tym winie na terenie podinspektoratu Bogdan dochodziło do pewnych tarć, bo z jednej strony dało się zauważyć takich działaczy, którzy dążyli do zaktywizowania działalności bojowej i tu zapewne był Czesław Hołub, być może Stanisław Pieszkowski, prezes pseudonim Jur,
Natomiast byli ci działacze, jak Tadeusz Targoński i inni, którzy raczej woleli wycofać się z działalności zbrojnej, w ogóle chcieli tę działalność winowską ograniczyć do konspiracyjną, ograniczyć do minimum. Te tarcia docierały do ich zwierzchników, co ma odzwierciedlenie w dokumentach. Często jest mowa o tym, że uspokójcie ich, bo jak nie, to ja tam pojadę i ich uspokoję. Nie wiem, co to miało oznaczać, ale w kierownictwie Inspektoratu Mazowieckiego w INU w Ostrołęce takie dokumenty tam się pojawiają. Kiedy następuje koniec tej działalności winowskiej? Drodzy Państwo, w przypadku obwodów wschodnich Giżycko zostaje rozbite w październiku 1946 roku, kiedy po akcji ulotkowej na terenie miasta 12 na 13 października bezpieka wpada na trop konspiracyjnej Meliny, kwatery. W nocy następuje najście. W mieszkaniu przy ówczesnej ulicy Stalina 5 dochodzi do wymiany ognia. Ginie szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Giżycku. Ginie też jeden z jego funkcjonariuszy. Jeden konspirator, reszta ucieka, ale to jest początek aresztowań, które trwają przez następnych kilka tygodni. I w efekcie, wprawdzie tam pojawia się też taki Władysław Ługowski, pseudonim, zaraz mi przypomni się, natomiast tak naprawdę on już nie podejmuje działań, które my byśmy mogli jak gdyby uchwycić w dokumentach. Wiadomo tylko, że jest, bo się w jakimś momencie ujawni. W przypadku Ełku i Olecka te struktury winowskie funkcjonują do wiosny 1947 roku, kiedy następuje ujawnienie. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja w tych obwodach, które dla nas są geograficznie najbliższe. Tu mianowicie w grudniu 1946 roku w wyniku takiej operacji kleptonim krakowiacy bezpieka dokonuje aresztowań całej kadry kierowniczej tych struktur winowskich. W więzieniu znajduje się Targoński, znajduje się Bachmura, znajduje się Hołub, znajduje się Czesław Klęczon, czytnie ojciec Krzysztofa. On tam potem ucieka, no ale generalnie chodzi o sam fakt tej operacji. Do więzienia trafia też Stanisław Pieszkowski, który podczas pierwszego przesłuchania dostaje taką dawkę bicia, że umiera. I w zasadzie do niedawna funkcjonował, my nie wiedzieliśmy, że nazywa się Stanisław Pieszkowski. Potem pojawiły się pewne wątpliwości, bo wyraźnie koledzy z Białostoczyzny zaczęli zauważać, że ten sam człowiek pojawia się jako Staniszewski, Stanisławski w powiecie Ostrów Mazowiecka nieco wcześniej, więc prawdopodobnie nie Pieszkowski, tylko Stanisławski lub Staniszewski. Jeden z kolegów z Białegostoku, proszę Państwa, stwierdził, że mu coś nie pasuje, bo w protokolach chyba przesłuchania jest informacja, że miał virtuti militari. Sprawdził wszystkie nazwiska kawalerów virtuti militari i nie ma żadnego Pieszkowskiego. No to jak? On miał to virtuti za 20 rok. Więc zrobił sytuację odwrotną. Porównał daty urodzenia wszystkich odznaczonych virtuti militari. Dopiero okazało się, że jest jedyne nazwisko, które ma tą samą datę urodzenia, co to Pieszkowski, nazywa się Stanisław Bęklewski. I dopiero dzięki takiej żmudnej pracy jednego z kolegów zajmujących się akurat Białostoczyzną udało się ustalić personalia człowieka, który przez kilkadziesiąt lat w naszej świadomości, łącznie także w tych współczesnych badaniach, funkcjonował jako ktoś zupełnie inny. Cały czas mówimy tylko o strukturach. Zrzeszenie Wolności i Niezawisłość. Koniec, to jest 1946 rok, głównie na skutek wsypy i w 1947 w pierwszej połowie pod wiosną na skutek ustawy amnestyjnej. Ale to nie jest wszystko, drodzy Państwo. Mamy też próby tworzenia struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ja też patrzę na zegar, że właściwie powinienem kończyć, a tymczasem jesteśmy w połowie opowieści. W 1945 roku następuje dezorganizacja, znaczy inaczej. Narodowe Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej częściowo scalają się z Armią Krajową. Ale kiedy zbliża się koniec wojny, jasne jest, że ta okupacja niemiecka zostanie zastąpiona nową sowiecką okupacją, wówczas w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych zapadają decyzje, aby wycofać oddziały i ludzi,
którzy do tej pory byli w AK, i połączyć się z tymi strukturami, które wcześniej do AK nie weszły. I w ten sposób powstaje idea utworzenia Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. To jeszcze inaczej wygląda na odbiorcy, czyli kiedy na przykład w pewnym momencie istnieją dwie komendy okręgu dla okupacji sowieckiej, bo w 1944 roku front zatrzymał się na linii Narwi, i dla okupacji niemieckiej. I tu też trzeba między nimi się jeszcze dogadać. Te próby dogadania kończą się sukcesem na wiosnę 1945 roku, kiedy to zapada decyzja o powołaniu okręgu Chrobry Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Okręg Chrobry to jest Białystok. Człowiekiem, który odgrywa pewną rolę w tych działaniach, w tych negocjacjach, rozmowach, jest szef sztabu jednej z tych komend okręgowych Narodowych Sił Zbrojnych. Romuald Kozioł, pseudonim Pojawa, Łużyca, Masław. Ten pseudonim Masław ja szczególnie chętnie zawsze powtarzam, drodzy Państwo, bo on go przyjął w czasie okupacji od słów Mazurom Sława, bo miał taką ideę fix, aby utworzyć na pograniczu Białostoczyzny i Prus Wschodnich organizację, która będzie działała na rzecz takiego propagandowego przyciągnięcia Mazurów do polskości. Nie udało mu się w ramach struktur akowskich kontynuować tej działalności, dlatego przeszedł do Narodowych Sił Zbrojnych w czasie wojny. I teraz, prawdopodobnie w tymże 1945 roku, kiedy powstaje okręg Chrobry Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czyli białostocki, również zapada decyzja, że ma powstać okręg osobny dla terenów Prus Wschodnich, czy Warmii i Mazur, okręg o kryptonimie Bałtyk. Prawdopodobnie komendantem tegoż okręgu Bałtyk ma zostać Romuald Kozioł, pseudonim Masław Łużyca Pojawa. Czemu mówię prawdopodobnie? Ponieważ on zaprzeczał, jakoby objął tą funkcję, choć w jednym ze swoich wspomnień nieprzeznaczonych do żadnej publikacji napisał, że zajęliśmy się kontrolą terenu od strony nieoficjalnej. No i wymyśl człowieku, co oznacza takie zdanie. Z jednej strony zaprzeczenia, z drugiej strony stwierdzenie, zajęliśmy się kontrolą terenu od strony nieoficjalnej. Czy podjął tą funkcję komendanta okręgu Bałtyk? On wtedy zamieszkał w Piszu. Czy jej w końcu nie podjął? W każdym razie w październiku 1945 roku, chcąc przyjechać do Olsztyna, żeby spotkać się z miejscowymi działaczami mazurskimi, aby pracuje normalnie jako architekt powiatowy w Piszu i jednocześnie no, kontroluje teren od strony nieoficjalnej. Ta idea odzyskania Mazurów dla Polski była dla niego ważna, więc naturalną rzeczą jest, że kiedy wojna się kończy, próbuje szukać jakiegoś kontaktu z tymi działaczami mazurskimi. I właśnie tego dnia, kiedy ma się udać do Olsztyna, 28 października, jeżeli dobrze pamiętam datę, zostaje aresztowany przez bezpiekę, wysłany do Warszawy, staje po kilku miesiącach przed sądem. Ja o tym już nie raz mówiłem, że w uzasadnieniu wyroku śmierć na sześć niewykonanego znajduje się zapis, że oskarżony za swoją działalność na rzecz repolonizacji Mazurów zasługuje na najwyższe odznaczenia, ale mimo to nie otrzyma karę śmierci. To było mniej więcej takie uzasadnienie. Kuriozalne, proszę Państwa, prawda? Sąd wskazujący człowieka na karę śmierci uznaje, że on zasługuje na coś innego. Na szczęście ten wyrok nie został wykonany. No i właśnie, jeżeli miał objąć tę funkcję komendanta okręgu Bałtyk, no to jej nie objął i ta komenda nie powstała ostatecznie w październiku 1945 roku. Pytanie kto? I wówczas na pewno na przełomie tego 1945-1946 roku zaczynają się rozmowy na ten temat z jednym z oficerów Narodowych Sił Zbrojnych, a teraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Marianem Kozłowskim, pseudonimy Marian Lech Dąbrowa. To jest jeden z kilku braci Kozłowskich, którzy, no, można powiedzieć, budowali konspirację obozu narodowego w Łomżyńskim i Grajewskim. Tam jest Bolesław Kozłowski, Antoni Kozłowski, cała rodzina niezwykle patriotyczna, zaangażowana. I ten Marian Kozłowski ma tworzyć Komendę Okręgu Bałtyk Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ona tak naprawdę odwiedza swoją działalność do powiatu piskiego, trochę Giżycko, być może w Kętrzynie jest komórka związana z tą strukturą. Natomiast, co jest ważne, ta struktura nigdy nie została przez bezpiekę rozbita. Dopiero kiedy następuje amnestia, Marian Kozłowski podejmuje decyzję o ujawnieniu siebie i swoich żołnierzy i wtedy dopiero przynajmniej wedle mojej wiedzy, bezpieka wszczyna rozpracowanie kryptonim Jezioro, które ma
na celu inwigilację tych wszystkich byłych członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego działających w okręgu Bałtyk. To pokazuje, jak błędną była decyzja, były decyzje o ujawnianiu, choć ci, którzy się nie ujawniali, często spotykali ten sam los. Proszę Państwa, tyle jeżeli chodzi o próby tworzenia struktur. Natomiast mamy do czynienia również z działalnością zbrojną. To, co nam się kojarzy jak gdyby z najważniejszym, bo zwykle o tym najczęściej mówimy, wspominając o działalności powojennej do podziemia, oczywiście ma miejsce, choć myślę, że dobrze warto było pokazać te uporczywe dążenie do tworzenia tego zaplecza konspiracji, bo to ono miało decydować, tak sobie wyobrażano, o tym, jak ludzie będą głosować w czasie zbliżających się wyborów, na przykład do Sejmu Ustawodawczego. To ta działalność propagandowa, wywiadowcza, no w Wilnie na przykład słynna akcja O, czyli odpluskwianie, wysyłanie do funkcjonariuszy aparatu partyjno-bezpieczniackiego listów z informacją, że jeżeli dana osoba się nie naprawi, jeżeli dalej będzie współpracować, jest bezpieczna, jeżeli będzie pełniła swoje funkcje, to czeka ją wyrok Sądu Polski Podziemnej, albo likwidacja, albo w wolnej Polsce będą skazani. Chodziło o to, żeby przestraszyć tych ludzi, żeby się tak nie angażowali w budowanie systemu komunistycznego. I drodzy Państwo, znowu, gdybyśmy spojrzeli na to tylko z punktu widzenia samego faktu, wysyła się do kogoś list z pogróżkami, no to przyjmując dzisiejsze standardy, powiedzielibyśmy, no to tak trochę nieładnie komuś grozić, nie? Ale musimy mieć świadomość, że cała władza należy do tego aparatu partyjno-ubeckiego, że oni nie boją się wysyłania listów z pogróżkami, tylko wyciągają ludzi z domu, maltretują, wsadzają za byle co do więzienia, fikcyjne rozprawy realizują nie tylko tu zresztą w Olsztynie, ale w całej Polsce. Więc ta przewaga represyjności systemu jest tak ogromna, że to są, można powiedzieć, takie deski ratunku, którymi próbuje się podziemie bronić siebie i społeczeństwa przed tą komunistyczną nagonką, tą agresywną propagandą i tym fizycznym, można, ja mówię, że to nie była walka polityczna, tylko policyjna, tym fizycznym unicestwianiem nie tylko podziemia, ale również przecież legalnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a zaraz potem Kościoła i tak dalej. A więc ta dysproporcja możliwości sprawia, że podziemie ucieka się również do takich działań, tak samo do działań zbrojnych. Jakie formacje zbrojne działały na tym terenie już teraz w wielkim skrócie? Oczywiście 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej, choć ona przecież pojawiła się tutaj tak naprawdę trzykrotnie, kiedy major Zygmunt Szędzielarz w ramach okręgu eksterytorialnego okręgu wileńskiego odtwarza swoją brygadę na wiosnę 1945-1946 roku. Pierwsze rajdy to jest właśnie wiosna 46, głównie szwadron Lufy, szwadron Zeusa. Przenoszą się do Borów Tucholskich. Drugi taki moment, kiedy Łupaszko ze szwadronem Lufy już po referendum przenosi się na Białostoczyznę, wędrując bezdrożami i drogami Warmii i Mazur. I trzeci moment na jesieni 1946 roku, kiedy wysyła szwadron Henryka Wieliczko-Lufy z powrotem na Warmię i Mazury z zadaniem, aby odszukał pozostawiony na Pomorzu oddział czy szwadron Zdzisława Wodochy Żelaznego, bo wtedy mierzył, no, nowym dowódcą był Olgier Chrysta, pseudonim Leszek. Być może wysyłał również po to, to jest jesień 1946 roku, aby sprawdzić, jakie są możliwości konspirowania czy prowadzenia walki zbrojnej w tej chwili na Warmii i Mazurach. Jest jeszcze jeden epizod związany z działalnością Łupaszki na tym terenie, mianowicie po powrocie Lufy na Białostoczyznę z inicjatywy majora Łupaszki, ale również obwodu WIN Bielsk-Podlaski, w Olsztyńskie wyrusza patrol dowodzony przez Henryka Mieczkowskiego Tygrysa, patrol kilkuosobowy, jadą pociągiem w mundurach Wojska Polskiego, jeden z nich jako konwojowany, resztę jako konwojenci. Przyjeżdżają pociągiem do Szczytna, to jest grudzień 46, wysiadają z pociągu i idą, krótko mówiąc, w las. Trafiają w okolice, omijają Olsztyn, trafiają w okolice Wisbarka, Dobrego Miasta i rozpoczynają tam działalność. Być może nie trafiają tam przypadkiem, najprawdopodobniej wiedzą, że tam mają ludzi, do których mogą się udać
z prośbą o wsparcie, bo rzeczywiście tamten oddział zaczyna się powoli, ten patrol Tygrysa kilkuosobowy zaczyna się rozrastać. To jest grudzień 1946 roku. No, moglibyśmy sobie wyobrazić wszystko, tylko nie działalność partyzantką w grudniu, zresztą tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Rozpracowują, rozbijają kilka urzędów gminnych. Przy okazji popełniają błąd, bo zgadzają się, żeby na przykład jeden z funkcjonariuszy czy UB, którzy trafiają im w ich ręce, dołączył do oddziału, bo on przekonuje, że jest niewinny, że ten jego kolega to jest prawdziwy Ubek, a ja to jestem tutaj tak naprawdę z wami. Tygrys popełnia błąd, krótko mówiąc, zgadzając się na to, bo potem ten, który się do nich dołączył, będzie tym głównym, który zmyślał bardzo często na temat rzekomego bestialstwa patrolu Tygrysa, kiedy wpadnie już w łapy bezpieki. To wtedy ginie między innymi ta dziewczyna Lucja Antolak, która została uprowadzona z jednego z urzędów gminnych. Rzecz wyglądała, proszę Państwa, nie tak, że oni ją uprowadzili. Ona przybiegła do nich, mówiąc, że jest działaczką partyjną. Tu kręci się jakaś banda. Dobrze, że przyjechało wojsko, bo oni są mundurowani, żeby wzięli ją pod opiekę. No i ta Lucja Antolak się do nich w ten sposób dołącza. Dołącza też druga dziewczyna, która mówi, że to nie do końca tak jest. Rodzina, dziewczyna związana z wcześniej z Armią Krajową. W efekcie Tygrys prowadzi ją z tą Lucją Antolak po różnych swoich akcjach i po nieudanej akcji opanowania rozbrojenia posterunku Milicji Obywatelskiej w Kocie podejmuje decyzję o likwidacji. To jest w ogóle niezwykła historia, bo ta likwidacja następuje, to jest młoda dziewczyna. No, dzisiejsze standardy inaczej pozwalają to widzieć. Natomiast pomyślmy, jak to wyglądało wtedy w grudniu 1946 roku. Tygrys to już jest ten moment, w którym Tygrys postanawia opuścić region, wrócić na Białostoczyznę i nie chce z sobą ciągnąć kogoś, kto nie może ufać. Zwłaszcza, że ten Ubek, o którym wspomniałem, już uciekł z tego oddziału i zapewne będzie informatorem bezpieki. W związku z tym ta dramatyczna decyzja o likwidacji. Kilka dni później wojsko, które idzie w ślad za patrolem Tygrysa, natrafia na szczątki tej dziewczyny. No właśnie. A 10 stycznia, tuż przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego, na kilka dni przed wyborami, w prasie ukazuje się informacja, że oto znaleziono szczątki Lucji Antolak, która przed śmiercią była torturowana, zgwałcona. Tam się pojawia jeszcze chyba informacja, jeśli dobrze pamiętam, o związaniu drutem kolczastym, przypalaniu nad ogniem. A, i porąbaniu siekierą. No, opis makabryczny, prawda? Opis makabryczny. Tylko że wyobraźmy sobie oddział wieliczny, który opuszcza teren, który ma czas na to wszystko. Prawda? Jest to niemożliwe. Tym bardziej, że, przepraszam, wątek o gwałcie nie pojawia się w tych wiadomościach mazurskich, on pojawia się nieco później, bo dopiero w marcu, znaczy tak, przechodzi ten oddział Tygrysa w Łomżyńskie, tam zostaje rozbity, Henryk Mieczkowski, dowódca i kilku żołnierzy trafia w ręce bezpieki i w Białymstoku odbywa się śledztwo. Dopiero w marcu funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa z Olsztyna jedzie do Białegostoku, żeby Tygrysa przesłuchać. I inny. I dopiero wtedy pojawia się informacja o gwałcie. Dlaczego dopiero w marcu? Dlatego, że trzeba udowodnić, że Lucja Antolak była torturowana, bo to jest im potrzebne. I dlatego dołożono ten argument, który wcale nie był uzasadniony, nie przeprowadzono nawet sekcji zwłok tej dziewczyny. Jest taka relacja, że kiedy przyjechało kilka dni po znalezieniu zwłok, dopiero przyjechano samochodem, żeby je zabrać. Dlatego były zmarznięte, a nie porzucone na mrozie, związana drutem, zarąbana siekierą i żyła, tak? W świetle tych ubeckich materiałów. Z tego by wynikało, że te zwłoki porzucone na mrozie, zanim schowano do trumny, trzeba było niestety dopasować do rozmiarów. I wtedy funkcjonariusze KBW, którzy przyjechali, najprawdopodobniej użyli siekiery. Ale wszystko poszło na kark oddziału Tygrysa. W ten sposób powstała czarna legenda tego oddziału, który no,
co zrobił, to zrobił, tak? Co, jakie decyzje dowódca podjął, takie podjął, ale na pewno nie towarzyszyło temu takie bestialstwo, jakie było Henrykowi Mieczkowskiemu przypisywane. I to był ostatni epizod funkcjonowania upaszki na tym terenie. Wprawdzie Tygrys nie był bezpośrednio pod komendem majora Szendzielarza, natomiast niewątpliwie jego misja na Warmii i Mazury związana była z tym, czego wcześniej nie zrobił Lufa, czyli sprawdzeniem, jakie są możliwości działania zbrojnego, nawiązanie kontaktu z siatką i tak dalej. To było niewątpliwie związane. Na tym terenie działały też oddziały Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. To były zarówno oddziały Pogotowia Akcji Specjalnej Okręgu Bałtyk, dowodził tym oddziałem Jerzy Karwowski, pseudonim Nevada. Ten oddział działał od lutego 1946 roku do tak naprawdę kwietnia 1946. I przechodziły oddziały Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z Okręgu Białostockiego i z Okręgu Mazowsza NZW. Można by wymieniać tych oddziałów wiele, między innymi w lipcu 1946 roku oddział partyzancki z Komendy Powiatu Grajewo próbował panować Białą Piską i drgały, to się nie udało, ale dosyć głośna taka była akcja. Ale najgłośniejsza oczywiście akcja to ta z lutego 1946 roku, kiedy to według niektórych stu kilkudziesięcioosobowe, według niektórych wręcz 200-osobowe zgrupowanie partyzanckie 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzone przez Romualda Rajsa Bólego przybywa na teren Mazur i tam zostaje zaatakowane przez siły sowiecko-komunistyczne. W efekcie ta brygada częściowo zostaje może nie rozbita, ale rozproszona, bo zbiera się na innym terenie. Przebija się, wraca do Okręgu Białostockiego. No niemniej jednak to jest największa bitwa partyzancka na Warmii i Mazurach po lutego 1946 roku. Przypomniana między innymi przy okazji tych prac ekshumacyjnych w miejscowości Gajrowskie w 2014-15 roku. Oprócz tego działają inne oddziały Armii Krajowej, czy wywodzące się z Armii Krajowej. Warto przede wszystkim pamiętać o tak zwanym ruchu opory Armii Krajowej. To jedna ze struktur lokalnych, to znaczy istnieją osobne struktury, na przykład dla powiatu sierpeckiego, to jest obwód Mewa, osobne dla powiatu gostynińskiego, osobne na przykład na terenie Brodnicy, Nowego Miasta Lubawskiego, Działdowa, to jest tak zwany batalion Znicz. Batalion Znicz dowodzony przez Pawła Nowakowskiego, byłego komendanta obwodu AK w Działdowie, który w 1945 roku chce wycofać się z działalności konspiracyjnej. Ale widząc, że działają tak zwane dzikie grupy, a ci, którzy się jak gdyby wycofują z działalności, próbując normalnie żyć, są wybierani przez bezpiekę i wsadzani do więzienia, podejmuje decyzję powrotu do konspiracji i koordynowania tego, co się dzieje na wspomnianym terenie. I ten batalion Znicz działa, ma siatkę kilkusetosobową, a jeden z jego oddziałów, taka kompania Stanisława Bali-Sowy, podejmuje działania również na terenie województwa olsztyńskiego w 1946 roku. W wyniku amnestii, w czasie amnestii batalion Znicz zostaje ujawniony, ujawnia się, żołnierze się ujawniają, Paweł Nowakowski również, ale znaczna część tych żołnierzy nadal jest represjonowana przez aparat bezpieczeństwa. I dwa jeszcze oddziały ruchu oporu Armii Krajowej. Jednym dowodzi były oficer, był nauczyciel przedwojenny, który zawarcia konspiracji, ale kiedy w obozie, w więzieniu Mławskim zaczyna brakować miejsc dla jego kolegów, zbiera tych, którzy jeszcze są na wolności i w czerwcu 1945 roku zajmuje Mławę, zajmuje to więzienie Mławskie, uwalniając kilkudziesięciu kolegów i w tym momencie jego droga do normalnego, jeżeli w ogóle była możliwa, droga do normalnego życia, ale w tym momencie ona jest już całkowicie przekreślona. Oddział Jerza Zacheusza Nowogwińskiego działa na północnym Mazowszu, przechodząc również na teren Warmii i Mazur. Temu oddziałowi przypisuje się między innymi rozbicie jednego z zebrań partyjnych i likwidację instruktora Komitetu Powiatowego PPR z Komitetu Wojewódzkiego PPR z Olsztyna, gdy tam przybył takiego Zbigniewa Kozłowskiego. Klasyczna opowieść o tym, jak inni uczestnicy zebrania musieli zjadać swoje legitymacje. Natomiast Kozłowski jako ten aktywista miał zostać zlikwidowany.
Tą akcję przypisuje jeszcze się koledze Zacheusza Nowowickiego, przedwojenny policjant Izydor Bukowski, pseudonim Burza. On siedział w tym więzieniu młaskim i został w 1935 roku w czerwcu stamtąd uwolniony. Tworzy swój oddział partyzancki, osiedla się z tymi swoimi żołnierzami w miejscowości Ramuki, dobrze ja mówię? Państwo znacie tutaj topografię. No, Ramuki jest. Tak, Ramuki. Tak, natomiast wiosną 1946 roku zbiera tych swoich ludzi, wydaje im broń, odtwarza oddział partyzancki i podejmuje działania. Jaki jest i koniec? Izydor Bukowski, Burza, ginie w sierpniu 1946 roku w wyniku zasadzki bezpieki. Jego kolega Zacheusz Nowowiejski, oni się spierali, bo Zacheusz chciał ograniczać tę walkę zbrojną, Burza chciał ją rozwijać. Jego kolega Zacheusz Nowowiejski przeżył go o kilka miesięcy. W grudniu 1946 roku odwiedził dom w rodzinnym Zembrzusie. Ktoś doniósł, pojawia się reżimowe wojsko, dochodzi do wymiany ognia, Zacheusz Nowowiejski ginie i w ten sposób kończy się działalność jego i jego oddziału w grudniu 1946 roku. Proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy chcieli wreszcie uporządkować tą całą ilość nazwisk, dat i faktów, to byśmy stwierdzili jedną rzecz. Podejmowane są próby tworzenia struktur konspiracyjnych, które mają być podstawą działalności tego polskiego podziemia na Warmii i Mazurach. Większość działań zbrojnych, które są podejmowane, nie są podejmowane przez te struktury konspiracyjne, które tu powstają, tylko przez formacje przychodzące z drugiej strony granicy. Dlaczego? Między innymi dlatego, że tam, na tych terenach Polski dawnej, działalność partyzancka ma większe oparcie w miejscowej ludności, a tu są podejmowane akcje doraźne, mające na celu albo dozbrojenie partyzanckie i ukaranie osób szczególnie zaangażowanych w działalność komunistyczną, bądź wyrwanie się stamtąd na jakiś czas, żeby w nieco innym, jak się wydawało, spokojniejszym terenie odetchnąć przed powrotem i dalszą intensyfikacją działań zbrojnych na północnym, na przykład Mazowszu czy na Białostoczyźnie. I to by było, proszę Państwa, na tyle. Dziękuję bardzo i przepraszam, że tak przeciągnąłem.